Cześć wszystkim, zapraszam dzisiaj was na szybki luk tego pięknego, czarnego szwedzkiego dzieła, który ostatnio trafił przed mój obiektyw i spędziłem z nim ostatnia 7 dni. Trafia ten samochód na sprzedaż z jedynymi swoimi 150, coś tam tysiącami kilometrów, o ile dobrze pamiętam. I przez to, że mogłem z nim nieco poromantyzować przez ostatni czas, pogasić, pozapalać, trochę przejechać, więc tak szerzej troszkę z nim się zapoznać, postanowiłem, że samochód jest. Nieco warty uwagi, i powinno się go jednak wziąć i pokazać szerszemu gronu z takiej perspektywy, jaką daje nam również takie nagranie. Dobra, słuchajcie, na początku Wam powiem też, że nie wiem co się dzieje, ale mój telefon, w którego właśnie nagrywam ten film, coś samodzielnie przestaje nagrywać, więc nie obraźcie się, jak ten film po prostu będzie czasem nagle poprzerywany i będę musiał zaczynać od jakichś fragmentów ponownie. Dobra, słuchajcie, o ile dobrze pamiętam, samochód jest z 2017 roku w kolorze czarnym. Dobra, są przerwy, ale jedziemy, słuchajcie, dalej. Takie właśnie przerywniki będą niestety, i będą takie składanki. A wpraw, wprawione oko w branży motoryzacyjnej zauważył, że to już jest jakaś stylizacja samochodu. No właśnie, jaka? Wygląda trochę na samochód rządowy, troszkę dyplomatyczny. Te pięknie przyciemnione szklane tafle, ponieważ to z tyłu, no i inaczej nie można nazwać, zwróćcie uwagę jak to super naprawdę wygląda mi się to bardzo podoba, nie tylko tutaj dwururka, na co każdy patrzy, bo tutaj mamy silnik dwulitrowy, nie 2,5, tylko dwulitrowy bardzo fajny silnik zobaczcie na tą tylną szybę ona nie jest obła, ona jest praktycznie słuchajcie, płaska a w dach, jak w innych samochodach nie zwęża się bardzo tutaj u góry, tylko jest Szeroki, a to zapewnia nam pewien komfort jazdy z tyłu na tylnych fotelach, więc jak ktoś myśli o rodzinie o jej komforcie o swoich pasażerach, no to powiem ci, że już tutaj ma jakąś swoją biwiastkę na wejściu. Piękna czarna tafla ee, szyb, szyby z tyłu i oraz taki troszkę dyplomatyczny kącik z tyłu. Co wam to przypomina, kto zgadnia jaki to samochód? Jaka wersja wyposażenia? Dobrze, już wam biorę i podpowiadam. Jest to wersja Air Design. Dobra, przerywnik teraz był z tego powodu, że po prostu przechodzili ludzie i nie chcę jakoś za bardzo facebook nagrywać. Jest na spokojnie. Eee, dobra, wracamy do tej stylizacji. Jest to wersja Air Design, która jest insygnowana oczywiście na wszystkich takich elementach, jak na przykład próg, który zabezpiecza nam tutaj. Ten aluminiowy próg, który nam zabezpiecza te progi. Kiedy wchodzimy, nie zdążyłem chwycić. Eee, wyświetla nam się oczywiście ten air design tutaj na liczniku. I mamy tutaj pokazane to na kierownicy. Wszędzie te insygnia się pojawiają. Piękne wnętrze, piękne, ale zaraz do niego wrócimy. Tak więc emocje wnętrza na sam koniec, że tak powiem. Obejdźmy sobie go dookoła i zobaczmy, on się prezentuje lakier. Powiem Wam, no piękny, taki lustrzany, fajnie się to wszystko odbija w nim. Jak to modowi stryści mówią, że czarny wyszczupla, ale myślę, że akurat w jego przypadku zupełnie go nie wyszczupla, a nawet jeszcze podkreśla tą jego dynamiczną, lekko muskulaturną, jak na sportowca sylwetkę. Wersja R-Design, no cóż to jest? No to jest takie nadanie jeszcze cech charakteru temu samochodowi, nie tylko jeśli chodzi o tą stylizację, gdzie widzimy, że lusterka są na przykład koloru srebrnego, dodanie tam spoilera z tyłu, odpowiednia alufelgi odpowiednia stylizacja wnętrza ale jest to oczywiście też nadanie takiej charakterystyki samemu pojazdowi sportowej czyli są tutaj chyba utwardzone jak dobrze pamiętam sprężyny oraz zmieniona charakterystyka pracy automatycznej skrzyni biegów, ponieważ tutaj właśnie mamy do czynienia z automatem o tym nie powiedziałem. Jest to wersja silnikowa 2 litry 245 koni mechanicznych, które świetnie przekładają się na możliwości tego samochodu. Ponieważ wiele osób obawia się tego, że jeżeli samochód został usportowiony, to że jest za bardzo agresywny, że jest za bardzo twardy, ponieważ bardzo często właśnie z tym kojarzą się sportowe samochody, takie usportowione, ale powiem wam, że akurat to Volvo nie straciło zupełnie nic na swoim komforcie. I jest świetnym samochodem e, nie tylko do miasta, ale również i na trasy, w które jeździł bardzo często, i właściciel tego samochodu sobie go bardzo chwalił. E, co tutaj do właściciela, to powiem Wam, że on go nie sprzedaje z tego powodu, że coś jakieś tutaj e, grozy się w nim dzieją, tylko z tego powodu, że postanowił po prostu zmienić sobie samochód, ponieważ zmieniły się też jego jakieś tam priorytety, zapotrzebowania i potrzebował większego. Samochodu. Słuchajcie, zobaczcie na ten lakier. On po prostu cały czas błyszczy, jest taki fajny, lustrzany. Naprawdę ja nie lubię za bardzo czarnych samochodów, ale przy tym samochodzie, przy tych kształtach, tej formy bardzo to polubiłem. Zobaczcie, ja myślę, że wielu klientów Volvo kupiło właśnie tym wyprowadzeniem bocznej linii na tylny reflektor. Z tym w zasadzie kojarzy mi się Volvo. I zawsze mi się to w nim podobało. Błagacz, jak fajnie to w ogóle wszystko spływa. Jeżeli zobaczymy, tutaj na tą tylną sobie szybę, no to zobaczcie, jak to jest w ogóle pięknie graficznie zrobione. Nie dość, że ta szyba tutaj e, spływa na dole, to jeszcze z tej szyby tylnej, tej tafli, tworzy nam się dokładnie taki sam, jak gdyby trójkącik. Piękne odwzorowanie. To po prostu jest jeżdżące dzieło. Dlatego. Tak zacząłem też ten film mówiąc: czarne szwedzkie dzieło. To piórko, które powoduje, że ta klapa po prostu nam nagle nie spada, nie jakoś odcina się ten samochód, tylko poezyjnie zakręcona stylizacja, jak w dawnej e, sztuce kaligrafii zakończony jest ten samochód. No, tak uważam, tak na niego patrzę, bo każde zaprojektowanie samochodu, no to szczerze mówiąc, no, jest sztuka, tak? Wziąć i pogodzić to jak on się zaczyna i to jak będzie się kończył to, że musisz mieć nagle lampy na przykład czerwone. Zobaczmy jeszcze tutaj na ten dyfuzor na samym dole też wygląda to bardzo efektownie samochód nie wydaje jakiegoś popierdywanka jak jakaś tam V8, jakiś Mustang czy jakiś inny Muscle Car, ale po prostu pracuje jak samochód a co najważniejsze pracuje tak jak ma pracować Przejrzyjmy się wręcz jeszcze w tym e, lakierze w tej formie, jak to wszystko pięknie się układa. Zobaczmy, jak te lusterka fajnie do tego samochodu pasują. Naprawdę to mi się podoba. Powiem Wam ten przepływ na masę tych, tych, tych linii, tych, tych wytłoczeń, świetne to jest. E, co wam miałem pokazać, to mi mówi coś jeszcze o właścicielu, który myślę, że też tak serwisował samochód, jeżeli przez te lata bo samochód jest, jak chyba pamiętam, z 2017 roku, wymieniał wycieraczki, oryginalne wycieraczki od Volvo. No powiem wam, no powiem wam, kto z was tak robi. Ile osób. Więc myślę, że tam, jak był serwis, to jest dobrze ten serwis zrobiony a co Wam tu miałem pokazać zobaczmy, że on ma czujniki parkowania nie tylko z tyłu, ale również i moi drodzy z przodu jeden guziczek, tutaj mamy lampę do jazdy dziennej w ledo, ledówka to jest bodajże a to jest kolejny czujnik w tym plastrze miodu z przodu i oczywiście symetrycznie po drugiej stronie to samo spryskiwacze, świateł przednich widzimy tam klampki tutaj akurat mi może być nie to widoczne reflektory, bardzo fajnie oświetlają drogę e, śledzą, tak mi się wydaje e, ruch kierownicy i bardzo fajnie, że tak powiem e, no, 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 mapują mi tą drogę, tak zapomniałem jak to powiedzieć, no oświetlają, tak <laughs> sorry skoro jesteśmy w tych regionach, sięgnijmy już do kapci 18 cali założonych na przepiękne gustowe alufelgi pasujących idealnie do kunsztu i formy właśnie tego samochodu Lusterka oczywiście z kierunkowskazami. Nie pamiętam, czy są pływające, czy nie. Chyba nie. Chyba nie. No i oczywiście piękna płetwarykina na samym dachu, która no, wielu uwodzi. W ogóle samochód cały uwodzi, bo musicie się spieszyć. Był, zostawiłem go tylko na moment na parkingu, a od razu przybiegł pierwszy zainteresowany i grzał go własnym ciałkiem. No to oczywiście jakiś kutek tutaj wszedł. I się dogrzewał. Pewnie i od dołu, i od góry. No, <noise> jest co oglądać, jest się do czego przytulić. <noise> Dobrze, słuchajcie, co mam tutaj pokazać? Naprawdę patrzę na te wszystkie kształty, jak to fantastycznie wygląda. Aż przejedźmy sobie tak. Dobrze, no to będziemy wchodzić. Słuchajcie, do środka. Tak poglądowo, lakier zrobiliśmy z zewnątrz. Ja też za dużo nie mam czasu, więc zaczynam się troszkę streszczać. Nie widzę, żeby był tutaj jakoś zarysowany, poprzecierany. E, gdzieś tam jakieś rzeczy oczywiście są. No bo jeżeli samochód pracuje, jeździ, e, nie jest powypadkowy, jakiś nie wiadomo co. No to jakieś tam ślady, że tak powiem, zanieczyszczenia będzie miał na sobie. No dobrze, ale otwierajmy to samochodzik i zajrzyjmy do środka. I powiem wam, że no, oczy budzą się na tą elegancję, która nas wita już przy otwarciu e, drzwi. Od razu nam się rzuca w oczy jakość samych materiałów, samego wnętrza, że ta kierownica też jest fajnie zachowana, jest jakoś powycierana. Te wszystkie przyciski. No, to są jeszcze lata, które wskazywały na to, że auto ma służyć, ma pracować jakieś tam dłuższe wieki, a nie przejeździć sezon i do wymiany. Zobaczmy sobie tutaj na tą boczną klawiaturkę, jak ona wygląda. Nic tu się tej lakiery jakieś nie łuszczą, bo nie wiem, czy to jest... To jest chyba plastik, ale nie wiem, czy się ten część plastikowa tłuczy, czy to, czy to jest aluminium. No taka w dotyku trochę jakby aluminium. Trudno mi to ocenić, bo jest to lakierowane, ale chyba aluminium Wam powiem. No i nie widzę, żeby się tutaj coś łuszczyło, żeby lakier odpadał, ani z ani żeby było tu porysowane, a przecież ludzie trzymają rękę i czasem są tacy nerwowi kierowcy, którzy o, tak sobie tu skubią, tu sobie robią, i tu często można znaleźć jakieś zarysowania. A tutaj i skóra, i szycia są w stanie takim, jakby to wyjechało wszystko z fabryki. No, chwalę jak swoje, bo po prostu widzę, że nie, powtarzam się trochę jak przy swoim samochodzie, kiedy go sprzedawałem. Ja tutaj nawet patrzę, słuchajcie, na te plastiki, tak go oglądam z wami teraz na żywo i patrzę, że on nawet tu butami nie jest pozarysowany, a bardzo często samochody są porysowane, no bo człowiek wysiada i ta noga się czasem nie mieści, bo jest za ciasno, jak jest niezbyt otwarte są drzwi, dochodzi do jakichś zarysowań. Patrzę na to, ale to jest brudne. To jest brudne. Prągi też nie są porysowane, słuchajcie, jakoś. W ogóle nie są porysowane, tu jakieś tam coś delikatne, ale tu akurat bardzo wrażliwe miejsce, więc taka listwa jest Super, jest, jest jak najbardziej na miejscu. Tutaj patrzę, co my tutaj mamy za jakiś przycisk. Powiem Wam, że nie wiem. Pewnie uruchomi się, jak się uruchomi silnik, załączy się elektrykę, ale widzę, że ogólnie system sterowania siedzeniami jest manualny. No i dla mnie jest to fajne, mnie to nie przeszkadza. Elementy trwałe. Jak się coś zepsuje, to komputer nie zgłosi, że jest jakiś błąd jedzie do serwisu i nie będzie Ci świecił. Patrzę tutaj, to jest wszystko tak jakoś budkami zrobione. Słuchajcie, no materiały szyte, skóra. Ten materiał jest bardzo fajny, ponieważ jak sobie jedziecie, to on Was tak jakby chwyta, przyczepia. Nie ślizgacie się na tym jak na samej skórze, więc pokonywanie zakrętów, jakieś hamowanie powoduje, że Wy się z tego fotela nie wyślizgujecie, tylko się faktycznie w nim trzymacie. A trzymanie boczne bardzo fajnie sprawuje się dzięki właśnie tym boczkom, bo te fotele są takie właśnie kubełkowe. Eee, Przypatrzcie się im tutaj w detalu, jak one wyglądają. One nigdzie nie są popękane. Ten się wszystko pięknie się trzyma. Można się zakochać. Wszystko takie milusie po prostu w dotyku, że siedzi człowiek i I maca. No dobra, ale przyjrzyjmy się temu wszystkiemu dookoła, jak to się tutaj prezentuje. A prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Naprawdę te zdjęcia, które wykonuję, e, które może gdzieś tam w jakichś artykułach znajdziecie, one są takie jako redakcyjne, będą rozprowadzane, e, to Wam powiem, że no, te zdjęcia nie są retuszowane, tam nie jest sprawa udawana. Ten samochod, te samochody, które fotografuję, pokazywane są tak, jakie są. Tylko myślę, że po prostu warto jest podkreślić pewne rzeczy, żeby pokazać wartość tych samochodów, jeśli nie są zniszczone. One wtedy bardzo ładnie pozują, one naprawdę katalogowo wtedy wychodzą. I wtedy warto takiemu autu zrobić zdjęcia i je pokazać. Bo nie każdy może się stanem taki, takim stanem samochodu wziąć i pochwalić. Zobaczcie, co tutaj jest. Zobaczcie, co tutaj jest. Facet położył sobie dywanik. Położę sobie dywanik, żeby nie niszczyć ta tapicery, która jest oryginalna, proszę Państwa. I zawsze wyczulam. Sprawdzać, czy jest wilgotno mokro. Nie czuję żadnej wilgoci, żadnych moczydeł. Jest naprawdę fajnie wolno od Bajorka. Zobaczcie w jakim stanie są gumki na, na pedałach. Tutaj nic nie jest pobite, porysowane, poniszczone. Ja cię kręcę. To robi taki efekt. Robi taki efekt, jak zaczynacie to, e, że tak powiem, tutaj wsiadać, bo ile człowiek zaczyna spędzać czasu w samochodzie? No, niestety znowu się wyłączyło, ale dalej jedziemy z tematem. Ile człowiek spędza czasu w samochodzie? No, Amerykanie spędzają podobno połowę swojego życia i myślę, że u nas robi się już to samo. Wiecie, ile ludzi. Ile zgonów jest w samochodach, ja zgłupiałem w Stanach Zjednoczonych 50%. A wiecie, ile po prostu u nas już zaczyna się też, że tak powiem, tego dziać, że my cały czas już żyjemy autami, autami, bo tak infrastruktura cała nasza jest budowana. Tak się u nas organizuje życie już. Nie jest tylko gdzieś na osiedlu wokół domku, tylko już zaczyna być wszystko rozrzucone i wymaga się od człowieka tego, żeby jednak wiecie. O podróżować, przyszła pomoc w nagrywaniu. Powiem Wam, że. że co, że wychodzimy na zewnątrz i oglądamy, powiem Wam, samochód z zewnątrz dalej, znaczy z zewnątrz jak z zewnątrz, ale przyjrzymy się tutaj, dalej tutaj tym wszystkim, właśnie progom, które miałem Wam pokazać. Wszystko to wygląda rewelacyjnie, to są takie ważne rzeczy, słuchajcie, że one nie są, co tu się dzieje, że one nie są w żaden sposób naruszone. Wszystko wygląda na oryginalne, wiecie, to też nie jest mój samochód, ale oglądam po prostu te uszczelki, wszystko jest takie, jakby, proszę Państwa, wyjechało z fabryki, raz jeszcze przejadę, bo chyba po prostu tutaj ucięło, więc jedziemy, 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 okej, okay. idziemy teraz na tylne drzwi, zobaczmy sobie, no, powiem Wam, wszystko się mieni jednym odcieniem, jednym kolorem, Myślę, że to jest oryginał. Nie mam akurat przy sobie miernika grubości lakieru. Jedynie tu są jakieś takie de, detale, gdzie tam ktoś po prostu no butem coś delikatnie mógł sobie przyrysować. Czyli na pewno lakier w jakiś sposób jest tutaj oryginalny i długo leży, bo rysy też nie wyglądają na jakieś świeże, bo lakier był na przykład zamienki. Tylko raczej wygląda to wszystko na. Oryginał. No nic, jedziemy razem. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. No patrzcie jak to też światło się układa, prawda? Ono cały czas ma takie same rozproszenie na tym lakierze. Czy to filmuje ten próg, czy filmuje tamten próg. Cały czas to sa tak samo wygląda. Nie ma tu żadnych załamań i tak dalej. Więc i nowy nabywca myślę też się nie załamie. <noise> Popatrzcie na te drzwi no, nie będę ich tak szczegółowo tego wszystkiego filmował, bo to. Cały czas temat się powtarza. To wszystko jest utrzymane, widzę w jak najlepszym stanie. Te wszystkie uszczelki dookoła i tak dalej. Nic nie widzę, żeby tu spadało, żeby coś było podrywane, żeby było coś porysowane. Ach, dajcie spokój. Dobra, zobaczmy tutaj drzwi pasażera, towarzysza kierowcy. Tutaj mamy to samo z tym dywanikiem. Zrobione też oczywiście aluminiowa czy tam plastikowa osłona progów. Progów, które wyglądają. Jeszcze raz się powtórzę, nie jak nowe. Tutaj są troszkę takich skomplikowanych tych części, więc sobie tak poprzeglądamy. Jak to wszystko tutaj wygląda. A dla mnie wygląda to dość dobrze. No i dobrze, dość ciekawie. Dobra. Idziemy sobie zobaczyć słuchajcie, ten samochód. W środku. A zacznijmy może tutaj od tej półeczki, którą pominąłem, a jest bardzo fajna, ponieważ e, muszę tutaj ostrość nastawiać manualnie, bo coś mi się znowu z telefonem stało, że się manual przestawił z ostrością. Słuchajcie, mamy bardzo fajna półeczka, na którą można sobie tutaj wrzucić właśnie dokumenty, pieniążki, czy jakieś tam bilety na autostradach. E, nawet jest taka gumka, żeby nam się plastikowe rzeczy nie tukły. Zapadka, żeby nam na zakrętach nie wyleciały tutaj pod nogi, więc bardzo fajnie jest to zorganizowane. I myślę, że chyba taką półkę ma tylko Volvo Czyż jakiś samochód to ma? Ja to kojarzę tylko i wyłącznie z WOWO, że tak WOWO robi. Zobaczmy, że tutaj na środkowej konsoli mamy oczywiście kapoldery, które są w nocy podświetlane. Nie wiem, czy tutaj widzicie takie białe paski, otaczają je. Takie ringi, <laughs> przepraszam, takie ringi, i one są podświetlane. Bardzo fajnie to wygląda w nocy. Tak więc, jak jedziesz, stoisz, to oczywiście nie ma problemu sobie trafisz. Bardzo fajny kubeczek oczka i uśmiech. Także uśmiecha się już do Was sobeczek. Wszystko ładnie działa, nic nie skrzypi, nic na, na boki nie lata. Świetnie się to trzyma. Jak ja na swój wiek. Widzimy, że tutaj mamy ukryte e, ten, jak to się nazywa, wtyki e, jacka na w, jakieś tam audio zewnętrzne i również USB, które możemy sobie później w radiu wybrać poprzez wybór mediów, bo już oczywiście sprawdzałem. Klawiaturka dość dobrze rozbudowana, ale to zaraz do tego wrócimy. Tutaj oczywiście zamykamy. Tutaj mamy gniazdo 12V można się podpiąć. Patrzę, tu jest pusto, nie ma zapalniczki, więc na pewno tutaj osoba paląca nie jeździła. Harmonika bardzo fajnie działa. Przypomina mi chlebak, taki mieliśmy w domu. Fajnie to działa. Delikatnie nic nie, nie strzela, nie skrzypi, nie zacina się, tak więc wszystko akurat tu Wam na widoku. Biorę i relacjonuję. I relacjonuję. To nie wiem, czy to. To są chyba już plastiki, wiecie co? Takie mercedyczne. Plastiki. A więc nie wiem, czy tu jest plastik, czy tu jest aluminium. Wygląda to bardzo fajnie, wygląda to bardzo podobnie em, do aluminium. Bardzo fajne materiały, bardzo fajnie. To wszystko jest skomponowane. Samochód, że tak powiem, elegancją swoją urzeka. Dobra, co mam tutaj pokazać? Schoweczek, schoweczek oczywiście. Dość głęboki, dość spory. Widzimy, że tu się dużo rzeczy zmieściło. Nie wiem czy tam są jakieś prywatne rzeczy, czy nie. Nie chcę za bardzo odsłaniać. Ale słuchajcie, prawie... No jesteś, prawie ręka mi weszła. No jesteś, tam jeszcze głębiej jest. Ty, cała ręka prawie do zgięcia mi weszła. No sporo. Dobra, nie chcę tutaj tam nikomu grzebać. U góry mamy oczywiście patrzałki podświetlane. Ciepłym fajnym światłem, które bardzo mi pasuje do wnętrza samochodu. Nie takie zimne. Zimne blade. Wiecie, czekajcie, przełączę sobie na szeroki kąt. Teraz telefon będzie łatwiej filmować. Dobra, jesteśmy na szerokim kącie i od razu lepiej, prawda? No, wiem, że nie jestem dobrym mówcą, ale staram się ten samochód pokazać tak, jak potrafię. I zaczyna mnie tutaj troszkę czas cisnąć, więc więc w mojej głowie trochę inne jeszcze myśli i troszkę kiepsko mi się te słowa, to wszystko wie się poskładać. Dobra, wróćmy tutaj na górny, górny żyrandol, który pięknie właśnie widzimy, wygasza się po zamknięciu drzwi i mamy oczywiście wyzwolenie światła. Eee, tutaj tędy, przez ten przycisk, ale mamy również do podświetlania mapy lewy, prawy, a nie, wcisnąłem dobrze, prawy przyciski oczywiście chodzą bardzo dobrze, to nie jest, że coś tutaj się nie chciało. Wbić tylko tak wykręconym palcem to. Wbiłem. Bardzo fajne lusterko. Zobaczcie, jak ono tam obejmuje. Bardzo... Takie Taki bardzo fajnie, że tak powiem, spolaryzowane jest. Że bardzo fajnie przybliża mi tak bardzo proporcjonalnie widok w tylnej szybie nie ma jakiegoś zaburzenia perspektyw, co czasem niestety w samochodach jest. Tylne światełka słuchajcie, tutaj w tylnej części i również może je pasażer sobie z tyłu włączyć. Nie musiałem angażować do tego w zupełnie. A kierowcy, co my tutaj mamy? Mamy również lusterką dla kierowcy. Jeżeli będziecie panie jeździć, to się nie malować podczas jazdy. Pamiętajcie, bezpieczeństwo najważniejsze i używamy tych lusterek bynajmniej nie do poprawiania makijażu. Dobra, zwróćmy tutaj na ten panel sterowania naszego WOWO. I WOWO, oczywiście, mam tutaj chyba z tego co widzę, tempomat różne o czym będzie tam na pewno w ogłoszeniu napisane, podgłaśnianie radiem, radia, e, odbieranie połączeń telefonicznych i taki ogólnie standard tego, co daje nam e, multimedialna, że tak powiem, kierownica. No i przypatrzmy się tutaj w ogóle tej kierownicy, jak ona się prezentuje. Ma bardzo ładne, fajne obszycie. Nie jest taka po prostu, że tak powiem, chamsko twarda, ale jest taka jest twarda, ale jest przyjemna w dotyku. Jest takie, taka, no powiem, taka mięciutka, taka ciepła w dotyku. O, tak to określę, powiem wam. Zobaczmy tutaj na to obszycia. Bardzo często ludzie jadą i ja tutaj, tak, skrobią, albo tutaj coś. No i bardzo często widać, że te nitki czasem tam gdzieś puszczają są takie poszczerbione, jeżeli tak popatrzycie. A tutaj nitki tego nie mają nie puszczają nie wiem, ale ten gość kierowca to naprawdę spokojny spokojny człowiek no i co, trąbka czy to znak poczty polskiej nie wiem <laughs> oczywiście insygnie Design, o którym e, brało mi się i przed chwilą mówiło e, ta jak się nazywa jesteś, popatrzcie się no jak mi słowa uciekają automatyczna skrzynia biegów i już patrząc na to wszystko wiemy co trzeba, przejdźmy sobie przez tą całą klawiaturkę naszych multimediów sterowania klimatyzacją, nawiewy, na wiewy, na na brzuszek, na nóżki. Włącz, wyłącz klimatyzację. Tu niektórzy mają jeszcze otwieranie bagażnika. Jak widzicie, te przyciski tutaj są. Jakby ktoś coś chciał pewnie sobie podłączyć, dorobić przycisk do czegoś, to jest taka możliwość, proszę Państwa. Włączenie radia, radio hmm, gra, działa. A może nie będę włączył, żeby mi tutaj YouTube nie wyrzucił tego, jak to się nazywa. Nie wyrzucił mi filmu z powodu jakichś utworów. Dobrze, skoro już jesteśmy tutaj przy wyświetlaczu, na którym komputer główkuje, no to jesteśmy obok właśnie przycisku Start and Stop. Czyli uruchamiamy właśnie tędy naszego mobila. Gdzie ja schowałem kluczyk, a kluczyk mam gdzieś, powiem wam. Tutaj, nie, to nie od tego samochodu. No, zaczyna się człowiek gubić przy odrobinie dobroci życia. O, odrobina życia człowieka zaczyna gubić. Uważajcie na to. Uważajcie. I kurczę, mi tam wypadło. Moje klucyki od garażu poleciały, tak? Chyba tak. No nic, dobra, będę zaraz szukał. Kluczyk do samochodu wygląda w ten sposób. Oczywiście bierzemy go wkładamy i noga na, o, R design mi się tutaj zgasił właśnie, bo cały czas nas wita, żegna e, i w momencie, kiedy sobie, aż to znowu przerwało, no niestety. I słuchajcie, e, kiedy włożymy sobie tutaj kluczyk, pamiętajcie, przy automatycznym jak biegu, hamulec wciśnięty i uruchamiamy. Ja na chwilę milknę i posłuchajcie, jak on się uruchamia, a uruchamia się bardzo przyjemnie. odbezpieczyła się kierownica nice nice zobaczcie tutaj na te różne wskaźniki jak one się prezentują grafika jak dla mnie bardzo miła bardzo fajna a zobaczmy sobie teraz posłuchajmy jak jakie są dźwięki czy w ogóle jakieś są przy zmianie biegów bo niektórych to interesuje tak więc ja znowu milchnę a wysłuchajcie. Uwaga, przerzucam. Styczny. Cisza. Teraz neutralny będzie. Cisza. Za daleko pchnąłem, przeskoczył mi lewarek. End Drive. I też cisza. Wszystko naprawdę. Chodzi. Ciaci, a jeszcze z takiej krótkiej przejażdżki Tutaj po naszej drodze e, usłyszycie jak samochód e, pracuje, bo też to nagrałem przyjeżdżając z nim a, e, w nocy. Tutaj, oprócz tych jeszcze różnych, jak to się nazywa, tych przycisków, tu jest wyświetlacz i on pokazuje, czy tam chyba airbagi działają, czy pasy też zamknięte. Tutaj nam oczywiście on też sygnalizuje, nie wiem czy widzieliście, kto ma pasy niezamknięte, kto ma zamknięte. O, znowu się z nami żegna ten R-Design, tak więc on jest cały czas nam przypominany. E, wielu ludzi interesuje też, e, czy ta tutaj deska kokpitu jest, słuchajcie, miękka. Nie wiem, co jest grane, że ludzie to macają, czy oni tutaj się wożą, leżą, odpoczywają na tych deskach, że musi być ona dla nich miękka jak mięso w sklepie. No, ale zobaczmy. Powiem wam, że... Jest twarda, nie jest miękka, miękka jak to, ale jest taka wyczuwalna miękkość, jakaś taka delikatna tego materiału. Więc jeżeli nie wiem, co kto chce z tym robić, czy ugryźć, czy często głową się o to tłucze, bo nie wiem, co robi, to powiem Wam, że, jest, że wyczujecie wtedy na pewno delikatną miękkość. Smaku Wam niestety nie podpowiem. Jak kupicie to auto, to możecie wtedy. Zakosztować Volvo. <noise> Dobra, słuchajcie, co mam tutaj jeszcze powiedzieć? Popatrzmy, że te żaluzje zupełnie nie są pourywane. Wszystko w bardzo dobrej kondycji, tam już mi się nie ale naprawdę nie bardzo. Szedł szukliwać kłamać. Ja e no tak jakbym oglądał samochód w salonie, Wam powiem. To, co doceniam w tym samochodzie również, to jest to, że mamy tutaj zamykanie. O, świeci się kontrolka, że zamknąłem na czerwono. I otwieranie samochodu. Tą kontrolkę teraz zobaczyłem. I to, nie że tutaj mamy, bo to jest norma, ale to, że pasażer to ma u siebie. A jest to bardzo przydatna sprawa o tyle, że jeżeli kierowca zostawia pasażera na przykład dzieciaka w samochodzie i mówi mu, zamknij się w samochodzie, nie że się zamknij, to on może sobie to kliknąć tutaj, a nie tak jak w wielu samochodach, siedząc tu, musisz przeciągać tą rękę, ten swój wysięgnik. Aby tu trafić, przełożyć tu przez kierownicę i szukać. No właśnie. Można zrobić? Można zrobić. Ja to pamiętam e, pierwszy raz się z tym spotkałem, jak pamiętam chyba 15 lat czy 14 w dodży mojego wujka i mi się to bardzo spodobało. Wójcie mnie zostawiał. Artuś zamknij się w samochodzie, <noise> i się zamykałem. E, I nie musiałem przez tego wana całego, bo to oczywiście wan był się przeciągać, żeby to zamknąć. Dobra, słuchajcie, co tu miałem wam jeszcze pokazać? Eee, ręcznego tutaj oczywiście na tunelu środkowym nie ma. Mamy ręczny oczywiście tutaj. Możemy go posłuchać, jak on się w tym momencie podciągnie. Czy sprawnie to działa? Będzie to słuchać, czy nie będzie. Ja żadnych dźwięków jakichś paskudnych nie słyszałem. Działa to tak, jak fabryka zaplanowała. Dobra, działamy. O, i pięknie. I wtedy zaświeca nam się oczywiście znaczek, że wszystko z tymi hamulcami jest dobrze. Z tym, co się spotkałem, to czasem przy tych elektrycznych hamulcach po jakieś problemy się pojawiają, że ludziom ten parking się nie chce zaciągnąć, że się nie chce on zwolnić jakieś problemy. Cały czas go zaciągałem, odciągają podczas tej sesji i wszystko jak najlepiej działało. Gość, który sprzedaje, w ogóle się nie znamy, słuchajcie. Nie jest to żaden mój wujek, więc mu nie reklamuję samochodu. Tylko po prostu uważam, że jeżeli coś dobrego jest, to warto jest tego pokazać. A mamy naprawdę bardzo ładny dzień. Pogoda, słoneczko świeci. Ja mam tego chwilę czasu, chociaż już jestem delikatnie wyrywany gdzieś tam za Kraków, żeby skorzystać z tego wspólnego, niedzielnego czasu, bo mamy niedzielę, więc zaraz uciekam i dlatego się tak spieszę. Pomyślałem, że mam pokażę ten samochód, bo myślę, że jest warty. No nie wiem, no powiedzcie, jest warty, no jest warty. No widzicie, tu coś powycierane. No nie. O, otwieranie klapy tego ma paliwa, tak jak u mnie w starej Skodzie, która miała 22 lata. No, to fajne, że można sobie podejchać i cyknąć tutaj. Zobaczmy, że to, to, co doceniam, to, że mamy takie pokrętło mniejsze niż oczywiście w grupie waga, że możemy sobie włączyć postojowe, możemy zupełnie to wyłączyć automatyczne, czyli że się, prawda, lampy włączają odpowiednio do natężenia światła zewnętrznego. Jak wjedziemy do tunelu, no to same się zaświecą. E, światła mijania. E, I słuchajcie, e, bardzo fajne to jest, bo sobie tak zostawiacie, a nie tak jak e, bardzo często, bardzo często, bo jest ulubione słowo, aż czasem nadużywane. E, nie ma sytuacji takiej, że mamy tutaj po prostu klawiaturę wręcz z tymi wszystkimi różnymi e, symbolami, jedziesz i jedziesz i jak pianista zaczynasz tutaj grać, szukać tak. E, tylko po prostu wiesz, że tutaj chwytasz, tyk, cyk, cyk, i masz. Chcesz halogeny? Cyk. No nie? I to jest fajne. I to mi, i to mi się podoba. No i tyle. E, co miałem powiedzieć, powiem Wam, że e, szukałem tutaj dojścia do tego, czy on odbiera tutaj muzykę, czy to służy do ładowania telefonów, czy jest to połączone z mediami samochodu, z tym nagłośnieniem. I okazało się, że tak. Oczywiście, tak jak powiedziałem, tutaj sobie wciskamy te media, prawda? O i tutaj, że mamy szukanie Bluetooth, wciskamy raz jeszcze i możemy sobie tutaj w tym momencie powybierać, tylko nie wiem jak to się wybiera. To chyba dotykowy, proszę Państwa, nie jest. A tutaj gałeczką ruszamy i wtedy przechodzimy góra-dół, więc taka szybka instrukcja obsługi dla kogoś, kto by zdobył się na to auto. No i mamy tutaj możliwość wyboru właśnie USB, czyli Eee, można sobie coś tam nagrać, nawet jakiś wykład jakieś e, audiobooki jeżeli ktoś korzysta i myślę, można sobie właśnie puścić nawet przez tego bluetootha, który nam się teraz prezentuje na wyświetlaczu, no dobrze ale jak wcisnę radio to oczywiście wraca do radia nie wiem czy to jest Navy wzywamy tą amerykańską e, marynarkę wojenną <laughs> czy co czy nawigacja pewnie, prawda? A tak, uruchamia nam się nawigacja. No dobrze, ale pewnie Sima nie ma, więc nam się tutaj nie uruchomi. A może to wyłączę, bo ja nie wiem, czy to ktoś za to płaci, czy nie płaci. Dajcie spokój. Ludzie. Dobra, coś tam trzeba update'ować. Ja widzę. Co tu mamy z tych różnych przycisków? Eco+, wyłączenie dźwięków parkowania, jeżeli są dokuczliwe, bo na przykład tam gdzieś na chwilę stanęliśmy wyłączenia bodajże start stopu, tak tak jak u mnie, to jest pewnie jakiś MyCard, to pewnie jakieś tam oprogramowanie, które pojawia się na tym wyświetlaczu i możemy badać różne pewne, pewne rzeczy, jeśli chodzi o, o samochód. A tak, już włączyłem, już widzę, żeby włączyć, wyłączyć, start, stop i tak dalej, i tak dalej. Wybrać sobie język. Dobra, wracam do radio, bo nie chcę tu ludziom poprzestawiać. Jeszcze zróbmy sobie taki luk tutaj na tył. Zobaczcie, jak te materiały się bardzo fajnie komponują. W ogóle tutaj przechodząc na tą belkę A, zobaczmy, że tutaj są airbagi schowane bardzo ładnie, z oznaczeniami przy szybie. No i słuchajcie, to nie jest jakiś plastik, tylko to jest oklejone bardzo taką fajną, czarną tkaniną matową, od której nie będzie Wam się jakoś odbijać e, słońce i będzie Was drażnić. Na słupkach B mamy również tą samą ten sam materiał, również tak oklejony, i to bardzo ładnie się komponuje, a nawet widzę, chyba bardzo dobrze się myje, bo nie jest brudne i chyba człowiek się o to nie ociera, bo te drzwi są dość szerokie. I tutaj po prostu się nieździ, bo nie widzę nic poprzecierane, wszystko. A proszę Państwa, super airbagi, oczywiście też znowu powtórzone tutaj na słupku, czyli mamy kurtyny i przewijamy się przez te fotele. Teraz do tyłu. Dobra, słuchajcie, wsuwamy się do tyłu, ja mam 183 cm wzrostu, więc jak to się mówi, wsiadam sam za siebie i wsiadam dość wygodnie. No wygodnie, wygodnie, tylko nie wiem czemu ten telefon mi przestaje nagrywać czasem, chyba coś tutaj wciska, może głośność jak wcisnę to niechcący tam i nie on się wyłącza. Ale zobaczmy, słuchajcie, ja w ogóle byłem troszkę przerażony, że tutaj jak wsunę buty pod spód to nie jestem już w stanie tym w ogóle ruszyć. Ale słuchajcie, jak usiadłem tutaj, to jestem w stanie tymi bucikami ruszyć, co zaraz Wam pokażę. Po prostu chodzi o to, że Volvo pozwoliło na to, żeby ten fotel tak nisko sobie spuścić. I myślę, że jest to ok, że jest to dobre, że nie ma tutaj udawanych, że tak powiem, parametrów, tylko ważne, żeby Tobie było jako kierowcy też wygodnie, co jest bardzo ważne, bo się to też przekłada na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Nie, nawiewy w tylnych słupkach. Działają, niepurywane patrzę, bo z tyłu to dzieci jeżdżą, wiecie. I one czasem ślinią, gryzą, wszystko robią. Jak rodzice nie dadzą lodów albo zabawki nie kupią, więc różnie bywa. Tu widzę, też zamykanie jest, ale numer. Jest zamykanie. Nie chcę się zamknąć, więc nie zamykam. A może spróbuję, czekaj. Aha. Wystarczy pociągnąć za Słuchajcie, nie wiem co w grana, ale samodzielnie mi się telefon wyłącza już wiele razy. No nic, zobaczymy, bo to szkoda nagrywania, bo ja tego tak nie przyglądał się przyciskowi, czym działa, czy nie działa. Bo tutaj już jak zauważycie, to nie ma tych cyngielków, prawda, którymi się otwierało blokadę w samochodzie, więc wszystko jest przełożone tutaj na te takie już guziczki. No dobrze, eee, co miałem wam powiedzieć. Powiem wam, że numer z tym przerywaniem, aż się troszkę boję. Może karta siada? Nie wiem, będę musiał temu problemowi się przyjrzeć. E, dobrze, idźmy tutaj do tej lampki górnej. Oczywiście że żyrandol dla tylnego rzędu również jest. Możemy sobie go zaświecić. Z lewej, z prawej strony oczywiście nic tu nie jest powyłamywane, nic nie jest poniszczone. Ta cała podsufitka nie zwisa, nie odkleja się. Trzyma się bardzo dobrze, powiem wam, że to bardzo fajnie wszystko wygląda, bardzo przyjemne jest dla oka, bo tutaj jest taka delikatna krateczka, taka fajna struktura tego wszystkiego, i to jakiś taki efekt fajny wizualny daje już nie tylko to, w jakiej jakości mamy te wszystkie materiały i mamy to takie wizualne poczucie komfortu. Słuchajcie, patrzymy na te szyby, bo bardzo często jest tak, że kiedy wjedziemy do samochodów z przeciemnianymi szybami z tyłu, to mamy taki przytłaczający klimat. A czasem robi się tak duszno. Czarna podsufitka, czarne siedzenia, i jeszcze córne syby. I powiem Wam, że jest tu z tyłu jakoś czarno. Może powoduje to tylna bardzo duża szyba, o której powiedziałem, że jest jedną wielką taflą. A zobaczcie, dobra. Wycelujmy sobie tutaj tak. I macie teraz różnicę. Szyba przednie, z przodu, przedniego pasażera pierwszego rzędu jest jasna, z tyłu jest przyciemniona i takie macie różnice naświetlenia, jeśli chodzi o widoczność gruntu. Więc z, z zewnątrz jest, no widać, że te, że te, że te, że te przyciemnienie jest no, wręcz takie czarne, taki mocny black, e, że twarzy nie dojrzysz, ale z wewnątrz wygląda to naprawdę bardzo fajne. Powiem Wam, że jeszcze tak zwracam uwagę, że wykrój tych wszystkich tutaj Takich elementów tych klamek fajnie się rysują w odbijającym świetle. Jakbyś oglądał coś na jakiś rendering albo jakiś coś z deski kreślarskiej jakiegoś projektanta. Czekajcie, muszę przetrzeć obiektyw, bo widzę, że się. A, to moja przemowa chyba go zaparowała. <laughs> Dobra, słuchajcie, idziemy tutaj dalej, patrzymy sobie w dół i czy mamy tutaj jakieś skowki, jakieś popielniczki, ale powiem wam, że popielniczek nie widzę. Mamy gniazdo 12V. Też również nie ma zapalniczki, osoby niepalące. Można sobie coś tu podłączyć, tableta, ładowarkę, co tam jakieś różne sprzęty używacie, nawet mobilne odkurzać. Um, nie wiem, no, patrzę na te fotele. To wszystko naprawdę w bardzo dobrym, w bardzo dobrym myślę, stanie. Nie ma co tutaj mm, narzekać. Półka z tyłu też nie jest połamana, poszarpana, bo ludy wrzucają o różne, ale to różne rzeczy. Mamy oczywiście wyciągany środkowy podłokietnik w środkowej konsoli z tymi chwytami na nasze kubeczki, jakbyśmy chcieli sobie coś wypić i widzę, że tutaj to jest takie ząbki, one są takie takie one tak puszczasz ten kubek i, i on będzie pewnie bardzo dobrze trzymana. aż muszę tu pożyczyć kubeczek z przedniego rzędu. Ty no i fajnie. Ale nie wypadnie. Nie wiem, czy jakiś w ogóle cup holder oczywiście trzyma idealnie, precyzyjnie te kubki. No raczej byłoby to troszkę bez sensu. Soweczek na jakieś fajne rzeczy. Cukiereczki. Cukiereczki. Tutaj mamy taką przelotówkę oczywiście z bagażnika na narty, na parasol, jakbyście chcieli wziąć na plażę, czy tam na ogródek do siebie. Nie Więc otwierany on jest od środka bagażnika. I można sobie tutaj coś przepuścić. Dotąd, tak, żeby nie przeszkadzać, oczywiście, kierowcy. Pamiętajcie, bezpieczeństwo bardzo ważne. Do jakiejś uchwyty, nie wiem dokładnie do czego. Jak możecie, to mnie oświetlcie Może po prostu do fotelików dla dzieci. Może mają jakiś system. Bo powiem Wam, że bardzo mocno zastanawiałem się nad tym, jak otworzyć tylne siedzenia. Co ja się po prostu nagłubiłem, bo potrzebowałem tu postawić sprzęt fotograficzny, żeby wam nagrać jazdę, żeby tutaj nie odgniatać nóżkami tych, tych materiałów, to tak na wszelkiego bolałem tutaj to spuścić. No i co ja się, słuchajcie, naszukałem, bo nie było żadnych klamek. Nie ma klamek w ogóle tu z tyłu, żeby wziąć i, i to spuścić. Co się naszukałem? Popatrzyłem tutaj, znalazłem jakąś ikonę, że można dziecko zacumować za szyję. Troszkę się przeraziłem tego w ogóle. Czarny samochód, czarne szyby. Ojej, i takie po prostu znaczki znalazłem, więc na chwilę się zatrzymałem. Ale wam powiem, że zostałem zaskoczony. Zostałem zaskoczony. Musimy stąd wyjść i pójść sobie na zewnątrz. Bo odkryłem taką, proszę Państwa, rzecz, jak to sobie wzięło i wymyśliło WOWO. WOWO sobie wymyśliło tak, że musimy wejść do bagażnika, otworzyć. Jeśli ktoś tego nie wie, oczywiście właściciele to się teraz ze mnie śmieją, ale tu mamy otwieranie tych tylnych siedzeń. Oczywiście z tej perspektywy również widzimy to otwieranie środkowej części. Tam ja już nie chcę pchać bardziej, ale tutaj mamy takie dwie klameczki, prawą i lewą. I tu przypuśćmy sobie, pociągamy tą, i już mamy zwolnioną blokadę siedzenia prawego. Nie wystarczy sobie chwycić, pociągnąć, i położyć. I zobaczcie, że ten tam siedzę za sobą, ten fotel jest jeszcze bardziej cofnięty. Mimo wszystko podgówka nie musiałem złożyć. Po prostu elegancko wszystko się spasowało, także szybkie rozkładanie macie z jakiegoś większego kombinowania, i bagażnik naprawdę robi się bardzo duży. A światło przekroju bagażnika tam do, do luku bagażowego mamy mniej więcej, mniej więcej takie jak mamy tutaj światło przekroju bagażnika wewnątrz. Więc myślę, jest to dość wystarczające. Jeżeli ktoś nie wozi. Sam bagażnik jest, myślę, wystarczający, jeżeli ktoś nie używa tego samochodu jako pick czy tam ma dobre układy z teściową i nie wozi jej też w bagażniku. No to myślę, że ten bagażnik będzie. Dobra, była znowu przerwa zaprogramowana. Nie przeze mnie. Nie wiem, co tu się dzieje z moim telefonem. Może to miała być przerwa na reklamy. <grym> Dobra, albo po prostu e, czas już e, kończyć. Dobrze, co Wam jeszcze tutaj pokazać? No oglądnijmy sobie jeszcze tutaj te wszystkie elementy e, przy klapie bagażnika. Jak one się prezentują. Zderzak niepopękany, nieporysowany, niepowerywany, uszczelki również w bardzo dobrej kondycji, no bo jak się wsuwa jakieś rzeczy, elementy, no to wiecie, co się z nimi dzieje. No a tu się nic nie dzieje. Ci ludzie to chyba tylko słodycze wozili. <ścoughs> Naprawdę, jak patrzę na bagażnik, a to co czasem u ludzi się w bagażniku dzieje z wykładziną, niewykładziną, to wiecie. To tutaj jest po prostu salon Salon, proszę państwa, no dobrze. Zamykamy sobie. Zamykanie jest oczywiście ręczne, nie ma tutaj e, na nóżkę, nie ma tu elektrycznych siłowników i tak dalej. Dobrze, ja tutaj sięgnę jeszcze po e, kluczek do samochodu, żebyśmy zapoznali się również z m, tymi możliwościami, które daje nam kluczek. Oczywiście zamykanie. I oczywiście składają nam się lusterka, no to już jest taki pewien standardzik, jeśli chodzi e, o te o te rzeczy. Czekajcie, przełączymy się na e, inny obiektyw. Dobra, no to teraz jesteśmy już na innym obiektywie i będziemy próbować teraz z tym e, kluczydłem, co on nam tutaj daje. Oczywiście go tam wkładamy w ten otworek gębowy, żeby można było odpalić samochód, samochód także po maści piesku kiełbaski możemy go normalnie start-stopem odpalić. No ale ma tutaj też jakieś ukryte funkcje. Otwieranie bagażnika, czyli nie, że klapa idzie na siłownikach elektrycznych do góry, tylko po prostu możemy otworzyć tylko bagażnik, a nie na przykład cały samochód. Jeżeli chcemy otworzyć samochód, no to oczywiście tutaj mamy e, otwieranie. Otwiera się, rozwijają się jak kwiaty e, te lusterka, bardzo szybko, zwinnie, nie wydają jakichś nieprzyjemnych dźwięków. Zwracam na to uwagę, bo wiecie, no, to świadczy też o mechanizmach. No ale kiedy przytrzymamy sobie oczywiście przycisk otwierania, mało kto o tym wie i zawsze o tym przypominam, to zaczynają się spuszczać szyby. No i zaczynają jechać w dół. A teraz jeżeli chcemy oczywiście wszystkie zamknąć, no to zam przyciskamy, zamknij samochód. No, on nam się teraz zamknie I chyba trzymając, od razu pojedzie nam wszystko samo do góry. Więc tak to wygląda. Otwieramy go na razie. Dobrze, co my mamy tu? Jakieś światałecko? A co tym światałeckiem możemy wywołać? No to zobaczmy. Wciskamy i zaświecamy światła do jazdy dziennej pewnie dla jakiegoś takiego bezpieczeństwa albo jak sobie wyjdziemy z samochodu i przypomnimy że no, stajemy w takim miejscu, żeby lepiej zaznaczyć nasz postój to lepiej zaświecić tylne i przednie światła bo z tyłu również się świecą no to możemy wtedy wziąć i a, je zaświecić czy też zgasić czekajcie, telefon mam no dobra, muszę już kończyć ale i tak myślę, już nie wiem co więcej pokazać tak więc przechodzimy jeszcze do krzykacza, czyli do, e, jak to w Ameryce pisze, zawsze ten panik, żeby e, e, spłoszyć gołębie i nie tylko, jakby ktoś coś kombinował przy naszym samochodzie, to żeby wywołać po prostu alarm. Tak więc wciskamy tutaj ten znaczek świateł awaryjnych, nie wiem czy wystarczy przycisnąć, czy muszę przytrzymać dłużej zacznie wyjść jak fix, ma dźwięk i teraz znowu i tylko wystarczy kliknąć, aby go wyłączyć trzeba go długo przytrzymać, żeby nam się po prostu w kieszeni nie włączył ale naprawdę dobry płaszczak dobrą ma syrenę, wam <grywam> powiem szczerze no co my tutaj mamy, oczywiście lusterko posiada różnego typu czynniki, które już wszyscy znamy z różnych nowszych modeli samochodów Dobrze, no to myślę, że wam zrobiłem taki krótki, szybki tur po tym samochodzie. Moim takim troszkę spiętym językiem jak na dzisiaj, ponieważ musiałem się spieszyć i nie za bardzo uważam, mi to nie wyszło, ale mam nadzieję, jak zwykle, że komuś się taki materiał przyda, żeby zapoznać się z z takim samochodem, i jak taki samochód powinien wyglądać przy tych 150 tysięcy km, jeśli dobrze pamiętam, bo samochód jest 2000. 17 roku, dwulidrowy silnik, 245 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów, która działa naprawdę wspaniale, wspania pięknie. No i ten lakier, który jednak uważam temu autku pasuje, podkreśla tą jego taką tajniacką, wdzięczną linię, te przyciemniane z tyłu, z tyłu e, e, okna z tą tylną szybą. Powoduje, że ten samochód zaczyna wyglądać jak taka jeżdżąca dyplomatka, taki samochód rządowy. Naprawdę rewelacyjnie to wygląda, bardzo fajnie się to prezentuje w przestrzeni miasta, nawet takiej dzikości, jaką w tym momencie mamy w tle. No i zobaczcie, jak pięknie ten dyfuzorek z tyłu z tym min, dwururkom wygląda. Nie fajnie? Mnie się to podoba. Taka linia takiej strzały się robi, taki uniesiony ten zadeczek że ten samochód naprawdę ma parcie do przodu, tego, żeby pokazać, że w każdym momencie może wyprzedzić jakieś inne samo. <grymne> Oczywiście nie jestem tu za szaleństwami za kierownicą, pamiętajcie, bo no, czy tam na jakimś wykazywaniu się mocą, bo jednak dobry kierowca to kierowca, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko swoich pasażerów, ale również innych użytkowników drogi, a nie tak jak to miało miejsce nieraz, że ktoś kupił sobie jakiś ee, silnik, na przykład 5-litrowego Mustanga i wszystkich zaczyna brać tak, że wszyscy po kolei muszą hamować, żeby nie zawadził im końcówką swojego tyłu oprzód waszego samochodu. Na pewno wielu z Was też miało takie zdarzenia, więc wiecie o czym na pewno jest mowa, bo. Cisnąć sobie do deski to nie jest sztuka. Sztuka jest pora wyratować się z danej sytuacji, którą no niestety nie wiem, kto jest w stanie przećwiczyć. Bo ludzie idą na plac, sobie tam ćwiczą. Oczywiście bardzo fajne to jest jakąś tam sztukę jazdy sobie potrenować, bezpiecznej jazdy, jak to się mówi. <grych> Takiej sprawdzić, jak auto reaguje w jakich trudniejszych sytuacjach, i to faktycznie może się przydać. Mi się kiedyś przydało. E, już chyba nie raz, e, jednak no sytuacje, które dzieją się w zaskoczeniu, są sytuacjami, które dzieją się w zaskoczeniu i te wszystkie nasze zmysły, to, to nie ma zastanowienia, nie ma przygotowania, um, no jest, działa bardzo wiele innych czynników, które, um, no co, no, 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 które powodują to, co powodują, że trochę umiejętności, troszkę wyczucia i bardzo dużo też szczęścia, jakichś tam opatrzności z góry. I będzie dobrze. Tak więc, dwururka, dwa litry, fajne, ale pamiętajcie, zdrowy rozsądek, bezpieczeństwo i odpowiedzialność. To jest bardzo ważna cecha. U mężczyzn, panowie, u mężczyzn. Bo wariatwo to jest u dzieci. Na razie. Pozdrawiam Wam i mam nadzieję, że ten materiał na pewno się przyda z taką nawet mądrością na końcu. Wszystkiego dobrego pozdrawiam Was i dzięki, dzięki wszystkim, wszystkim za to, żeście tutaj dotrwali. Na razie pozdrawiam, bye. bye. Ujęcia z takim wystudiowanym światłem, które zauważyliście, były wtrącane w cały ten film znajdziecie na moim kanale właśnie jako przegląd detali tego samochodu. Volvo S60, R-Design oraz innych aut, które również prezentowały się katalogowo. Nie przedłużając, zapraszam Was na krótką przejażdżkę podczas testu oświetlenia kabiny, która no niestety akurat w tym ujęciu nie wyszła, bo wiecie, nie są to proste sprawy. Na razie pozdrawiam Was.